Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam Was na kanale Gram do Kawy. Moi drodzy, dzisiaj wracamy sobie do naszej przygody na Frostlandzie we Frostpunku w scenariuszu Nowy Dom, który jest głównym scenariuszem fabularnym tej produkcji. Jest to, jak myślę, raczej będzie to, jak myślę, finałowy odcinek tej serii, a tymczasem zaczynamy od pauzy, ponieważ widzimy, że dzieje się tutaj coś i podczas wstępu nie chciałem, żeby mi to uciekło. Dlatego nie ma co dłużej zwlekać. Sprawdźmy, czy oczywiście puszczamy czas i sprawdzamy, co się wydarzyło. Walka o zapasy. Kapitanie, wczoraj wieczorem wybuchła kłótnia wśród robotników. Niektórzy chcieli zabrać część produktów ich zakładu, żeby przygotować się do burzy. Doszło do bójki i chociaż nikt nie został poważnie ranny, napięcie jest coraz większe. Oj, no nie ma się co dziwić, prawdę mówiąc, w takich warunkach. Dobrze, nie ma co zwlekać. Sprawdźmy sobie tylko, na czym my stoimy, jeśli chodzi o technologię. Zwiększamy zasięg naszego generatora, co potencjalnie może się oczywiście przydać. Nie musi, ale będziemy mieć na to oko. Lepiej być przygotowanym niż nie być przygotowanym. Okej, no to zwiększymy sobie zasięg generatora w takim razie na poziom najwyższy. A tymczasem standardowo trwa dzień pracy. Dzisiaj już nam spada temperatura o jeden poziom, więc trzeba monitorować, czy gdzieś przypadkiem nie zrobi się za zimno, jeśli chodzi o miejsca pracy. Potencjalnie będzie trzeba włączyć kaloryfery, jak tylko temperatura spadnie. Okej, tu już widzę jakiś problem. Co to było? Szpital. A to ciekawe, że szpital... że nie sięga go. O, byłem pewien, że go dosięgnie, widzicie? Ach, bo pozostałe szpitale mają grzejnik włączony. Okej, ten po prostu nie miał tutaj. Okej, moje przeoczenie. Wygląda na to, że w pozostałych miejscach pracy wszędzie jest wszystko ok. To dlatego, że grzejniki są po prostu włączone już cały czas. W dwóch świetlicach. Tak, też nie są grzejniki włączone, więc włączę, dlaczego nie? Kolejne wydarzenie. Tłum rozkrada zapasy. Kapitanie, tłum przerażonych ludzi wtargnął do magazynu i zaczął rozgrabiać nasze zapasy. Zdołaliśmy ich odpędzić, ale domagają się drewna do ogrzania i wzmocnienia swoich domów. Aby starczyło dla wszystkich, potrzebujemy 1380 jednostek drewna. Będziemy mieć 24 godziny na dostarczenie 1380 jednostek drewna. O. Raczej tyle nie znajdziemy. Można rozgonić tłum. I miasto jest najważniejsze. Możemy spróbować dostarczyć te jednostki drewna. 1380, brakuje nam tylko 180 tak naprawdę. Mamy dwie w pełni funkcjonujące parowe maszyny drążące. Więc jest szansa, że się uda, tym bardziej, że na nic z tego drewna nie wydajemy. Więc spróbujemy, najwyżej przedłużymy im troszeczkę zmianę. Ale właśnie po to kilka odcinków temu mówiłem, że chciałbym zbierać drewno, bo wiedziałem, że to się wydarzy. Wskazówka odbiernej. Kapitanie, pewna kobieta poinformowała nas, że słyszała, jak jej sąsiedzi rozmawiają o gromadzonej przez nich żywności. Okej, część zapasów zostanie odzyskana. Dobrze, mamy nową technologię i zwiększenie zasięgu na poziomie trzecim. Ha, tylko że to jest 120 drewna. Nie wiem w takim razie, czy nie wstrzymać się z tą technologią. Może zamiast... chociaż nie, mogę im aktywować 24-godzinne zmiany i sobie poradzą. Więc moglibyśmy opracowywać ten zasięg generatora tak czy inaczej. A ile oni tam produkują tego? 24 na godzinę, czyli 48 na godzinę, czyli raptem 4 godziny. Uzbieramy spokojnie. Tak, nie powinniśmy mieć się czym przejmować nawet bez wydłużenia zmian. No tak, i teraz właśnie zasięg generatora się zwiększył zupełnie niepotrzebnie chwilowo. Możemy go zmniejszyć, żeby obniżyć zużycie węgla, którego nadrabiamy nadal w dużych ilościach, pomimo całego ogrzewania, które dostarczamy.
Zapewniono zapas drewna. No, widzicie, już się uzbierało. Otwierasz magazyn i pozwalasz ludziom zabrać do domu drewno na sytuacje kryzysowe. Dzięki temu wzmocnią swoje domy i będą mogli się ogrzać, jeśli wszystko inne zawiedzie. Twoje zdecydowane działanie uspokoiło nastroje. Wzrasta nadzieja, która do niczego nam nie jest potrzebna. I zadowolenie by można było obniżać, ale też jest w dobrej kondycji. Okej, okay, mamy trzeci poziom zasięgu generatora opracowany. Moglibyśmy całkiem teoretycznie opracowywać sobie ulepszenia do automatonów, a zwłaszcza tańsze automatony. Bylibyśmy w stanie raptem wyprodukować ich dwa, jeśli się nie mylę, w naszej fabryce, bo mamy dwa rdzenie parowe. No tak, dwa automatony byśmy byli w stanie zrobić. I gdzieś moglibyśmy je obsadzić, na przykład jednego na parowym młocie węglowym, a drugiego na baraku zbieraczy. Zobaczycie dlaczego w późniejszym etapie. Ale tak, zawsze to dwa automatony, zawsze to jakakolwiek pomoc. A wiemy, że ta tutaj liczy się bardzo. Czy ja na pewno mam wszystkie domy? A, mam wszystkie domy ulepszone. W porządku, nie ma się czym przejmować. Stal mamy zapełnioną, a to znaczy, że nic się nie produkuje. Pasowałoby zatem postawić jakiś magazyn. Stal już nam nie jest taka tak bardzo potrzebna, ale dlaczego mielibyśmy się o to nie zatroszczyć? A, skład zasobów. Choćby ze dwa składy byśmy postawili i już będzie lepiej. Możemy też dobudować tutaj drogę, bo dlaczego nie? Hop. No i powiedzmy, moglibyśmy pociągnąć kilka ścieżek tutaj, ale to nie jest aż tak istotne. Darujemy sobie. O, to mi się podoba. Żadnej osoby nie ma chorej. Jest tylko jedna osoba głodna, która za chwilę zje. Prawdopodobnie niezadowolenie zerowe. Wow, bardzo mi się podoba, jak nam tutaj idzie. No, jak tylko to powiedziałem, to ktoś zachorował. Standard. Okej, okay. Jak tam nasze domy uzdrowień, które niedawno postawiliśmy? Mają się całkiem nieźle. Jest tutaj bardzo ciepło, co mnie bardzo cieszy. W naszym domu opieki dalej nikt nie przebywa, to też mnie bardzo cieszy. Okej, okay. Składy zasobów są, przeznaczamy zatem jeden na stal, a drugi na racje żywnościowe, bo widzę, że znowu powoli kurczy się pojemność. Za chwilę nam znowu spadnie temperatura, więc trzeba by monitorować, czy gdzieś przypadkiem nie zabraknie. Chociaż mamy wszystko włączone, co tylko możemy mieć. W ogóle to mamy piec na trzecim poziomie i dalej nadrabiamy węglem. To jest niesamowite. Ach, zasięg nam się zwiększył na czwarty, to dlatego nadprodukowujemy tylko troszeczkę. Zwróćcie uwagę. Teraz piec. O, mamy za małą temperaturę tutaj we wszystkich świetlicach. Teraz piec ogrzewa nam niemal wszystkie domy. Więc to jest bardzo przydatne. I teraz mi się... Teraz ja chyba widzę, co zrobiłem źle. Tak, zapomniałem, że tylko do tego kręgu powinienem budować domy, a tym samym te wszystkie domy, które są tutaj, pozostają poza ogrzewaniem pieca. To jest mój błąd wynikający z tego, że bardzo dawno nie grałem po prostu. I te wszystkie domy, które są tutaj na zewnątrz, one powinny stać tutaj, w tym miejscu. Wtedy byśmy mieli wszystko ogrzane. No ale, wiadomo, nie musi być wszystko idealnie. Okej, okay, skoro w tych świetlicach brakuje nam ciepła, to znaczy, że trzeba by było dostawić... Fabię włączymy... O, w kuchni też jest zbyt zimno, żeby produkować jedzenie już teraz. Fabię włączymy sobie grzejnik i to wystarczy. Natomiast jeśli chodzi o kuchnię, te dwie tutaj, będzie potrzebny dodatkowy węzeł grzewczy. No i te świetlice też by dobrze było zabezpieczyć w ciepło. Dobrze by to chyba było zrobić tak, żeby przy okazji te dwie maszyny drążące ogarnąć. Chociaż gdybyśmy zbudowali, przeciągnęli tę drogę do samego końca i zbudowali teraz węzeł grzewczy na tej drodze, to mogłoby się udać. Nie, jeden dalej potrzebujemy. Okej.
Drobne błędy. W takim razie potrzebujemy drogę budować z tego miejsca. I teraz się uda. Tak jest. Ogarniemy sobie wszystkie świetlice. A dodatkowo maszyny drążące. Dobrze, to będziemy mieć zaraz ogarnięte. Ok, mamy nowe prawo do ustalenia. Teraz tak, jeśli chodzi o ideę, bo te kuchnie polowe byłyby ciekawe, bo one nam ogrzewają pobliskie miejsca pracy. Całkiem teoretycznie można by było spróbować w adaptacji jeszcze coś osiągnąć, ale nie potrzebujemy obniżać niezadowolenia, więc nie jest to aż tak ważne. Nie mamy tu już nic, co by nam pomogło, więc te kuchnie polowe to jest najlepsze, co teraz możemy zrobić. Podpiszemy zatem to prawo. Dostaliśmy dostaliśmy nowy budynek, który jest właśnie kuchnią polową i teraz on w obrębie swojego działania będzie ogrzewał miejsca pracy. Na przykład gdybyśmy gdzieś tutaj postawili sobie kuchnię polową, to zobaczcie, ile jesteśmy w stanie ogrzać. To jest bardzo wartościowe. Tutaj ogrzejemy sobie niemal wszystko, więc postawimy sobie dwie kuchnie polowe w tym miejscu. Tu nic nie jest potrzebne. Tutaj teoretycznie można by było ogrzać szpitale. Nie, szpitale nie są ogrzewane. Tutaj te dwie huty, ale nie mam gdzie tego postawić. Już musiałbym magazyn usunąć jeden. Może to nie jest taki zły pomysł. Jeden z racjami żywnościowymi jakbyśmy zburzyli. Ten tu. I tutaj postawimy kuchnię polową. I mógłbym jeszcze kuchnię polową. Tutaj nie jest to aż tak potrzebne. Jedną postawić przy jednej maszynie drążącej, a drugą przy drugiej. No wtedy miały zdwojone źródło ogrzewania, bo i z węzła grzewczego, i z kuchni polowej. Tutaj nie mam drogi w ogóle do tych kuchni. Jak się okazuje. Już mam. Opracowaliśmy kolejną technologię, tańsze automatony. Mamy też jeszcze tańsze automatony. Dlaczego nie? Dobrze, węzły grzewcze zostały tutaj postawione. Jak się okazuje, to dalej nie pomaga kwestii tych świetlic. Czyli świetlice po prostu... Ach, te świetlice nie miały włączonych grzejników. To by wiele wyjaśniało. Czy jak teraz wyłączę węzeł grzewczy? Zobaczcie, niepotrzebnie te węzły grzewcze stawiałem, nie zwróciłem uwagi, że nie było po prostu postawionych, nie było po prostu włączonych grzejników, ale tutaj, co ciekawe, potrzeba tego węzła grzewczego, jeśli się nie mylę. Tak, okej, więc ten jest potrzebny, więc go włączymy. Do kuchni polowych zatrudniamy ludzi. Ok, wbudowałem dwie kuchnie polowe, obietnica spełniona. Tutaj też zatrudniamy ludzi, podnosimy sobie temperaturę w pobliskich miejscach pracy. I tutaj miałem zbudować jeszcze jedną kuchnię polową na miejsce magazynu. Jest i ona ogarnie mi te dwie huty. Dobrze, w ramach tego magazynu, który zburzyłem, mógłbym postawić kilka kolejnych składów zasobów. I tak nie mam na co wydawać już tych surowców. Więc dlaczego nie? O, i tutaj nie mają co produkować, więc zaczniemy produkować sobie kolejnych 10 protez. Bo czemu nie? O, to w kuchni polowej jest teraz za zimno, to jest ciekawe. Dostarczają ciepło, ale oni też muszą mieć ciepło. Więc będę im musiał je zapewnić. Oczywiście te węzły grzewcze, które tutaj stoją... A, zostawimy jak jest. O, nie mamy już nadprodukcji węgla. A, to wynika z tego, że mam czwarty poziom zasięgu włączony, który nie jest chyba potrzebny obecnie. Właśnie, w domach dalej jest znośnie, przynajmniej na razie.
więc zbierajmy węgiel. Skończyliśmy nowy projekt automatonów, więc możemy zakolejkować automatony, całe dwa. Tak, całe dwa możemy zakolejkować, ok. A my sobie teraz już będziemy po prostu opracowywać kolejne rzeczy. Optymalizacja automatonów, bo dlaczego nie? Po prostu po kolei. W magazynach znowu dodaję racje żywnościowe, bo widzę, że zaczyna ubywać powoli. Burza się zbliża wielkimi krokami. Więc nie ma żartów. Znowu nam temperatura spadnie, tym razem już do minus 90. Coraz więcej osób choruje z powodu tego zimna, no nie ma się co dziwić, prawdę mówiąc. I został nam... Zostało nam godzinę do burzy. No to przygotujmy się, moi drodzy. Nadeszła burza. Miasto w trakcie burzy. Burza spada na miasto, wyjąc jak furia, aż generator trzeszczy i skrzypi pod naporem wichru. Pobladłe twarze zwracają się w stronę dygoczących okien, drżące wargi szepcą słowa modlitw. Zimno stanie się nie do wytrzymania, nie da się polować, musi nam wystarczyć żywność, którą zgromadziliśmy. Przetrwaj burzę. Jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzącą burzę, pozostało tylko przetrwać do samego końca. Okej, w lecznicach możemy odpalić grzejniki. Jak widzimy, chaty myśliwych już są wyłączone z użytku. Węgla mamy na minimalnym minusie, to znaczy, że powinno nam go starczyć. W domach jest już chłodno, a to znaczy, że dobrze by było odpalić generator na czwarty poziom. To powinno sprawić, że w domach zrobi się jednak nieco cieplej. Tak jest. Okej, coś... I teraz węgla nam zdecydowanie będzie ubywać. O, właśnie. Jesteśmy na minusie, ale burza będzie trwała tylko kilka dni, więc możliwe, że przetrwamy. Wskazówka odwiernej. Okej, znowu nam ukradli jedzenie. W porządku. Co my tu jeszcze takiego mamy, czym się powinniśmy zająć? Automatony są dalej produkowane. One się za chwilę przydadzą. Bardzo się ciemno zrobiło. Wszystkie miejsca pracy dalej funkcjonują. Tutaj jest zimno. Co tutaj się dzieje? Ach, okej, dobra. Najciekawsze jest to, że dalej niezadowolenie nam nie rośnie. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Nowy automaton. Zbudowano nowego automatona. On się za chwilę pewnie przyda. Dalej. Optymalizacja automatonów. Teraz możemy na przykład sprawić, że będą pracować 10% szybciej, jeszcze bardziej. Możemy je opracować, że automatony medyczne, które będą zastępowały inżynierów w szpitalach, lub automatony inżynierskie, które mogą pracować za naszych naukowców w warsztatach. To też jest bardzo ciekawe. A my zwiększymy ich produktywność. Póki jeszcze nasi naukowcy są w stanie pracować. Bardzo ładna jest ta grafika, kiedy jest burza. Bardzo przyjemne są te efekty tutaj. Z każdym dniem widzimy, że będzie nam spadać temperatura o kolejny stopień, łącznie do minus 20, z tego co widzimy tutaj na kalendarzu. I zbudowano nowy automaton, czyli mamy dwa luźne automatony. No, jest bardzo dobra wiadomość. Mamy na razie tylko 10 osób chorych, więc to też jest dobra wiadomość. I opracujemy sobie ostatni poziom ulepszenia automatonów, która sprawi, że ich wydajność wyniesie aż 90%, więc całkiem nieźle. One się będą miały finalnie czym zająć, nie ma się co obawiać. Okej, ludzie czy strażnicy wiary są nam potrzebni? No kurczę, przydaliby się niby.
Zimno to mają, trochę mi ich szkoda. O, nowe prawo możemy ustalić, zobaczcie. 81% jest zamarzających. 81 osób. No i to już są standardowe warunki, powiedziałbym, to już jest 21. Więc ci ludzie, gdzie oni mogą zamarzać? To jest dobre pytanie. W szpitalach jest ciepło, teoretycznie. Przynajmniej w większości z nich. Chyba, że tutaj pracują na wydłużonych zmianach gdzieś. To jest jedyne, o czym mogę pomyśleć, że gdzieś mi ktoś pracuje na wydłużonych zmianach, ale chyba tak nie jest. No właśnie. No dobrze, jeśli chodzi o te nowe prawa. Idei już mamy opracowane, podpisane każde prawo. Natomiast jeśli chodzi o adaptację, to można jeszcze im pozwolić na coś. Na przykład możemy podpisać sobie prawo o domu uciech i zatrudnić więcej osób w pubie. Nadzieja się nieznacznie zmniejsza, ale to nie jest nasz problem. Natomiast puby będą bardziej niwelować z niezadowolenia ze względu na możliwość zatrudnienia tam kobiet lekkich obyczajów. A my tymczasem czekamy dalej, bo burza dopiero się rozpoczęła. O, nowy dzień się na kalendarzu wyłonił. Teraz zwróćcie uwagę. Tutaj za jeden poziom będzie minus 100, będzie minus 10, to będzie minus 20, a potem temperatura spadnie o 3 poziomy i będzie minus 150. Przyjemna temperaturka, przyjemna. Mamy dużo stali, możemy zatem dalej produkować sobie protezy. Widzimy, że dużo osób jest zmarzniętych, więc potencjalnie może się pojawić dużo odmrożeń i potencjalnych też amputacji. Więc trzeba o to zadbać. No ja myślę, że moglibyśmy już na przykład zwolnić naszych robotników z parowych młotów węglowych i przydzielić tutaj automatona i w jedno i w drugie miejsce. Zawsze to troszeczkę mniej osób będzie marzło w miejscach pracy. Kryzys w kopalniach węgla grozi na obwału. Groźba obwału. Kapitanie, chcę z tobą pomówić jeden z inżynierów. Jest zaniepokojony niebezpieczeństwem, jakie pojawiło się w naszych kopalniach. W związku z niską temperaturą oczywiście. Robimy co możemy, żeby ogrzać kopalnie, ale powietrze wpompowywane do szybów jest tak zimne, że zaczynają zamarzać hydrauliczne podpory stropu. Kiedy wreszcie zamarzną, szybko zaczną się zapadać tunele. Okej, czyli za niedługo już nie będziemy w stanie dłużej pracować w kopalni węgla. Utrata kończyny. Mamy pierwszą amputację. Jednemu z naszych ludzi trzeba było wykonać amputację. Przez pracę w lodowatej temperaturze doznał takich odmrożeń, że nie było innego wyjścia. Okej, to już wiem, gdzie ci ludzie mi marzną. Musimy coś zrobić. Mamy ogarnięte to. Czyli to są po prostu ludzie, którzy siedzą w chatach myśliwych. O tym nie pomyślałem, a one nie są dodatkowo ogrzewane z zewnątrz, bo nigdy to nie było potrzebne. Ale w takim razie od razu ich wycofujemy i miejmy nadzieję, że zakończy się tylko na jednym odmrożeniu. Możemy po prostu wyłączyć te budynki. Nie będziemy nam się tutaj nic świecić na czerwono, to nie będziemy się tym przejmować. Okej. Tak, i od razu wszyscy zmarznięci nam odpadli. Mamy jednego inwalidę, jak widać, i ten inwalida prawdopodobnie przebywa teraz... nie przebywa w domu opieki. Nie pamiętam, czy inwalida z protezą też się wyświetla jako inwalida, czy jako standardowy robotnik. Nie potrafię sobie przypomnieć. W każdym razie 49 osób już jest chorych z powodu tego zimna. Nie ma się co dziwić. Okej. Dwa szpitale są już teraz zdecydowanie bardziej narażone na zimno, ponieważ ten węzeł grzewczy, który tutaj stoi, ich nie ogarnia po prostu. Postawię zatem dwa dodatkowe węzły grzewcze. A ten, który mamy tutaj, za chwilę sobie usuniemy. Te dwa dodatkowe, one ogarną wszystko dookoła, ten pośrodku nie będzie potrzebny.
Kopalnie zamarzają. Kapitanie, jest tak zimno, że przestają działać hydrauliczne podpory stropu w kopalniach węgla. Jeśli tunele się zapadną, odcięte zostaną niższe poziomy. Powinniśmy opuścić niższe poziomy lub wysłać ochotników do wymiany podpór. Opuszczamy niższe poziomy, to nie ma co... Nie ma co ryzykować. W ogóle zamykamy kopalnię węgla, nie będziemy się tym przejmować. Uzbieraliśmy dość duży zapas. Dużo węgla tracimy, ale no cóż. Trzeba sobie radzić. O, widzimy, że w naszych warsztatach już się zrobiło dość zimno. Po opracowaniu optymalizacji automatonów na poziom trzeci wycofamy inżynierów z warsztatów. Okej. Dwa węzły grzewcze tutaj już powstały, mogę zatem usunąć ten niepotrzebny. Teraz widzimy, że w szpitalach już jest ciepło. Kuchnia polowa już zamarza, ale ogrzewa pobliskie miejsca pracy. Okej. Myślę, że najwyższa pora sobie odpuścić już opracowywanie nowych technologii. Wyłączamy warsztaty, niech ludzie się chowają w domach. Póki co pracują jeszcze ludzie w kopalniach węgla, w obozach zbieraczy. Wydobywamy jeszcze stal, która też już nam nie jest potrzebna. Możemy tych ludzi zwolnić do domu i wyłączyć te grzejniki. Nie będą nam już teraz potrzebne. Ok, jeśli chodzi o temperaturę, to możemy też wyłączyć chyba ten grzejnik, on już nie będzie potrzebny. Fabrykę też już możemy wyłączyć. Protez uzbieraliśmy kilka, więc spokojnie możemy oddelegować naszych pracowników. Tak, mamy 20 protez, więc w porządku. O, zniknął nam inwalida, a to znaczy, że dostał swoją protezę. Okej, tutaj widzimy, że w tym baraku zbieraczy jest zimno, wyłączamy zatem kaloryfer, wyłączamy barak zbieraczy i odsuwamy ludzi. Okej, w domach uzdrowień jest zimno, więc włączamy kaloryfery. Ach, okej, ten węzeł grzewczy, który był tutaj, on ogrzewał nam te domy uzdrowień, tak? Tak, dobra, to one muszą zostać włączone, dobrze. Okej, ta kuchnia polowa już nam nie jest potrzebna, skoro te huty nie pracują. Można ją wyłączyć. Tylko jedna osoba chora, to mi się podoba, moi drodzy. Niezadowolenie dalej na zero. Całkiem nieźle. Lęk przed brakiem węgla. O, to ciekawe. Narzekają, że może nam braknąć węgla. Teoretycznie damy sobie radę. Zadowolenie może rosnąć już na tym etapie. Tutaj automaton sobie pracuje, tutaj też. I zapełniło się miejsce na zasoby, więc wszystko jest ok, oni ogarniają jak mogą. Spróbuję w takim razie może dobudować jeden barak zbieraczy gdzieś w tym miejscu, żeby to ogarniał. Może tu. Okej. Węgla nam mimo wszystko braknąć nie powinno. W domach już jest chłodno. Teoretycznie można by, póki jeszcze się da, na ten jeden dzień, można by było spróbować parowy młot węglowy. Można by było spróbować wysłać jeszcze więcej ludzi do pracy, do zbierania węgla na ten jeden dodatkowy dzień.
Zawsze to troszeczkę zasobów więcej na zapas. Zaraz tam temperatura jeszcze bardziej spadnie. Ok. Przydzielamy robotników od razu. Się dzień pracy zaczął. Już idziemy się zająć tym, co tam się dzieje. Ok, tutaj mamy niezwykle zimno, więc dobrze, tu będzie jeszcze jeden węzeł grzewczy dobudować. Dobrze. Co się dzieje? Kradzież węgla. Kapitanie, ktoś ukradł z magazynu 945 jednostek węgla. Oj, każmy naszym ludziom znaleźć złodziei. To tak się nie bawimy. Stoimy z węglem na dużym minusie aktualnie. Co jest stosunkowo ciekawe. Ale możemy zrobić tak, że obniżymy na trzeci poziom pary, ale przeciążymy generator. No właśnie. Teraz zużywając tę samą ilość węgla, zmniejszyliśmy jego spadek naszego ilości naszego surowca. A zwiększyliśmy temperaturę o 1 stopień. A nawet o 2 poziomy, czyli moglibyśmy obniżyć na drugi poziom pary i dalej by było tutaj ciepło. Okej. Okay. Tylko musimy obserwować przeciążenie. No to nie ma żartów. Ale nadrobimy troszeczkę węgla i będzie dobrze. O, już jest na zielono. No i dobrze, o to chodziło. Możemy opracować nowe prawo, ale już nie ma co opracowywać. Moglibyśmy ustanowić prawo do pojedynków. Nieporozumienia między ludźmi, którym codziennie grozi śmierć, mogą być wyjaśniane w pojedynkach. Niezadowolenie spadnie na stałe. To jest dość użyteczne na początku gry, zwłaszcza jeśli mamy problem z niezadowoleniem. Każdy spontaniczny pojedynek nieznacznie zmniejszy niezadowolenie. Po prostu od czasu do czasu dostajemy informację, że gdzieś w naszej osadzie odbywa się pojedynek zgodnie z ustalonym prawem. Ale właśnie, niektóre pojedynki zakończą się śmiercią, więc jeśli nie mamy problemu z niezadowoleniem, to raczej nie trzeba z tego korzystać. A my obecnie nie mamy, radzimy sobie całkiem nieźle. Nie spodziewałem się, że niezadowolenie będzie przez pół gry stać na zerze. Ale skoro tak jest, to oczywiście nie będziemy się gniewać. Jak tam przeciążenie naszego generatora? Jeszcze troszeczkę możemy sobie pozwolić. Oj, zrobiło się jeszcze zimniej, więc musimy już zwiększyć na trzeci poziom pary. Okej, okay, już jest cieplej. Niezadowolenie na chwilę wzrosło. Ciemność przed świtem. Kapitanie, przybiegł do nas jeden z inżynierów. Blady jak śmierć, domaga się, żebyś go wysłuchał. Wykonałem obliczenia, opierając się na nowych danych. Burza minie za kilka dni, ale tuż przed jej końcem temperatura drastycznie spadnie. Nic nas nie chroni przed tak straszliwym zimnem. Zaczyna się szerzyć panika i ludzie tracą wszelką nadzieję. Musimy być silni. I zobaczcie. Teraz nam się znowu obniży temperatura. Później nam się znowu obniży temperatura o 3 poziomy. I później temperatura znacznie spadnie o 3 poziomy. I później będzie już tylko trzeba czekać. A wtedy będziemy musieli odwołać wszystkich naszych ludzi z pracy, bo to już straci jakikolwiek sens. O, znowu ukradli nam żywność. A, z żywnością tak akurat nie mamy problemu. Z węglem jako tako sobie radzimy. Całkiem nieźle. Ok, za chwilę nam generator padnie, więc trzeba wyłączyć przeciążenie, zwiększyć poziom pary. I niestety na to, że będzie zimno, już chwilowo nic nie poradzę. Musicie chwilę wytrzymać. Ludzie odmawiają pracy.
Zmusimy ich do pracy, niech chwilę jeszcze popracują, a na to, że niezadowolenie nam wzrosło, to skorzystamy sobie ze słowa kapitana. I pach, niezadowolenie spada do zera. Węgiel można wyrabiać jeszcze w jeden sposób, ale nie mamy retorty, więc nic na to nie poradzimy. Można przerabiać posiadane drewno na węgiel. Domyślam się, że drewny. Tak czy inaczej służy tak samo do ogrzewania jak każdy inny. Otrzymamy przeciążenie generatora na te najgorsze mrozy. Na razie mamy tylko 4 osoby chore, więc nic się nie dzieje. Protez nam nie ubywa, więc też amputacji nie było zbyt wiele. O, już jest 90 osób chorych, już jest troszeczkę gorzej. No cóż. Tak to było. Z tego co pamiętam, to ta żółta kreska, czy ta żółta kropka, którą tutaj mamy, to jest koniec burzy. Mogę się mylić? Nie muszę, nie wiem. Ok, przeciążamy generator na nowo, obniżamy poziom pary, przeciążamy generator i już jest lepiej, już ludzie są trochę bardziej szczęśliwi. Czy możemy jakoś obniżyć niezadowolenie? Tak, możemy wieczornymi modułami. Ok, spadło do zera. Mamy zbyt dużo chorych ludzi. Już nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Ale spokojnie, oni się dość szybko będą kurować. A my już... O, tutaj coś się dzieje. Szerzy się panika. Kapitanie, jeszcze więcej ludzi porzuca swoje stanowiska. Strach odbiera im rozum. Wielu z nich jest przekonanych, że nie przetrwamy burzy. Najgorszy przypadek to barak zbieraczy. Cała załoga odmówiła wykonywania swoich obowiązków. Niech zostaną w domu. Dobra, najwyższa pora ewakuować ludzi do domu. Znaczy, a dobra, tam gdzie pracują automatony, to niech sobie pracują. Tylko, że stąd automatona przerzucimy do baraku zbieraczy. Okej, a to miejsce wyłączymy. Nie mogę trafić w budynek. Trochę tego tutaj mam, prawdę mówiąc. Może tak będzie prościej, o widzicie. To jest kuchnia. Kuchni właściwie też by sobie mogli iść do domu. Kuchnia i tak nie pracuje, bo nie ma na czym. Więc zdecydowanie. Tu jeszcze kogoś mamy. No, węgiel będzie nam zbierał jeden automaton w młocie węglowym i jeden w baraku zbieracza. Okej, stąd wszystkich odesłaliśmy z tego co widzę. Tak jest. Wszyscy odesłani, to teraz tak, jeszcze byśmy sobie zmniejszyli, wyłączyli te grzejniki, bo nie są do niczego potrzebne. Jak pracują automatony, zaoszczędzimy masę węgla. Okej. Tak jest. Myślę, że ludzi z... Oni tu mają znośnie, a to tym się w takim razie w ogóle nie przejmujemy. Włączymy tylko w tych kuchniach grzejniki, żeby mieli ciepło i już. Pap możemy wyłączyć. Zadowolenie nam wzrosło, już je jakoś trzeba obniżyć. Uroczyste nabożeństwo, bardzo proszę. Cuda się zdarzają. Kapitanie, to cud. Człowiek, który udał się na poszukiwanie córki, wrócił. A? Pamiętacie tę sytuację, jak go wysłaliśmy? Wyposażyliśmy go na drogę i przyprowadził dziewczynę. Mówi, że znalazł ją tuż po opuszczeniu miasta, ale zgubił drogę w zamiecie i musiał poczekać, aż śnieżyca opadnie.
Oboje są wycieńczeni i mają liczne odmrożenia, ale cieszą się, że przeżyli. Więc taki to dobry uczynek zrobiliśmy, puszczając go w pogoń za córką, dając mu potrzebne zasoby. Drewna już mamy uzbierane maksimum, w takim razie zwolnimy ich też z pracy. To jest kolejna oszczędność na węglu. Wyłączamy grzejniki, wyłączamy pobliską kuchnię, wyłączamy pobliską drugą kuchnię. Okej. Obserwujemy przeciążenie generatora oczywiście, wszystko jest na razie okej. Chorych nam zaczyna ubywać, więc bardzo dobrze, niezadowolenie jest na poziomie zerowym, więc jest całkiem znośnie i za chwilę nam przywali takim mrozem, że już nic nie poradzimy. Muszę wyłączyć przeciążenie chwilowo, więc zrobiło się zimno w domach. Praca ustaje. Kapitanie, większość ludzi opuściła swoje miejsca pracy, by zostać w domu z rodzinami. Działają tylko placówki medyczne. Miasto wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na to, co nastąpi. No okej. Nie ma się im co dziwić. Nawet placówki medyczne już nie dają rady. Minus 150. No i fajna temperaturka. Przeciążymy jeszcze na chwilę generator, chociaż to już zupełnie nic nie daje. Ale może spróbujemy na sam koniec obniżyć nieco niezadowolenie. Hop. Okej. Okay. Dobra, bo tam generator za chwilę wybuchnie. Okej. Okay. Niezadowolenie mamy na minimum i mamy koniec burzy. Wiatr cichnie, a temperatura w końcu zaczyna rosnąć. W mieście zapada niesamowita cisza. Popatrzcie, jak temperatura wzrosła. Minus 30 stopni. To tyle, ile mieliśmy na samym początku gry praktycznie. Udało się. Przetrwaliśmy najgorsze. Przeżyjemy. Przetrwaliśmy. Z tego co pamiętam, na końcu jest fajny timelapse zbudowania miasta. O, właśnie ten. Byliśmy bandą bezbożników wyrzuconych ze swego schronienia. 80 dusz pozbawionych celu. Najpierw postanowiliśmy zacisnąć pasa. Żywiliśmy się wodnistą zupą. Z każdym dniem było coraz trudniej. Więc się zaadaptowaliśmy. Okrutna publiczna pokuta, potępienie niewiernych, czujni strażnicy wiary w walce o przetrwanie. Posunęliśmy się zbyt daleko. Wiara przerodziła się w fanatyzm. Miasto przetrwało. Ale czy było warto? Rok 1887. Błogosławione miasto Nowy Londyn. 675 dusz. Minus 30 stopni Celsjusza. 675 osób udało nam się ocalić. To całkiem niezły wynik, muszę przyznać. I oto koniec, moi drodzy. Oto koniec. Tak oto kończy się scenariusz Nowy Dom. Główny scenariusz fabularny jej produkcji. Nie wiem, czy filmy, które nagrywałem, rzeczywiście mogą służyć jako poradnik czy walkthrough.
Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że starałem się wszystko do pewnego, do takiego stopnia objaśniać, żeby każdy, kto wcześniej miał problemy z przejściem Frostpunka, mógł to w miarę na spokojnie zrobić. Oczywiście im dalej w las, tym mniej tych wyjaśnień prezentowałem, bo też dotyczyły podstawowych mechanik, o których mówiliśmy sobie najwięcej na samym początku. Później już tylko w skrócie mówiłem, o co chodzi i co planuję zrobić. Ja też oczywiście zachęcam do tego, żeby czytać, zastanawiać się i eksperymentować przede wszystkim. Nie bójcie się zapisywać i wczytywać gry, bo to może wam na początku bardzo, ale to bardzo pomóc. No i na tym byśmy chyba zakończyli naszą przygodę z Frostpunkiem. Oczywiście pamiętajcie, że we Frostpunku są też inne scenariusze. Nowy Dom jest główną opowieścią, natomiast mamy jeszcze dostępne Arki, Uchodźców, Upadek Winterhome. Upadek Winterhome jest dość ciekawym scenariuszem, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Winterhome to było pierwsze miejsce, do którego nasi ludzie chcieli, żebyśmy dotarli. I tam okazało się, że całe miasto jest już martwe i że generator wybuchł. I właśnie ten scenariusz opowiada o tym, co się w tym mieście stało, więc jest niezwykle ciekawy w mojej ocenie. Ostatnia jesień to jest scenariusz, który ogrywałem na streamie i który wywraca do góry nogami całą mechanikę, którą znamy z innych plansz i innych scenariuszy we Frostpunku. Na krawędzi tego scenariusza nie ogrywałem, więc nie jestem w stanie nic o nim powiedzieć. Ciekawe są też Arki, bo tam robimy zupełnie co innego niż w standardowym scenariuszu. Chodzi o to, żeby obronić, to dziwnie brzmi, żeby uchronić Arki, które są magazynami nasion i ludzkości zależy, żeby jak najwięcej z tych nasion przetrwało. Znamy takie banki, w naszym świecie też istnieją, więc właśnie takich banków tam chronimy. Ciekawe są to scenariusze, polecam gorąco spróbować i polecam też nie zniechęcać się. Frostpunk po pierwszym zderzeniu z rzeczywistością nabiera kolorów i staje się nieco łatwiejszy. Zachęcam próbować, po prostu próbować. Bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ta krótka seria wam przypadła do gustu. Jeśli tak było, jeśli ten odcinek wam się podobał, to oczywiście gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić pod nim łapkę w górę. Jeżeli podoba wam się ta seria, podoba wam się to, co robię w obrębie swojego kanału, a jeszcze go nie subskrybujecie, to gorąco zachęcam do jego subskrypcji. Pozwoli mi to dotrzeć do nowych widzów, a tym samym nieco bardziej aktywnie rozwijać mój kanał. I ostatnia rzecz, moi drodzy, ostatnio na moim kanale aktywowałem możliwość wsparcia, więc gdybyście chcieli wesprzeć to, co robię, bo podoba wam się to, co robię, to gorąco zachęcam do zaglądnięcia do zakładki wsparcia na głównej stronie mojego kanału albo do przejścia do linku związanego ze wsparciem w opisie tego filmu. Zachęcam, polecam. A tymczasem dziękuję wam jeszcze raz, zapraszam do sekcji komentarzy i do zobaczenia, do usłyszenia w innym filmie, w innej serii. Trzymajcie się. Cześć.